Magnus, witam was w kolejnym odcinku z serii, co zagramy w Assassin's Creed Valhalla. Słuchajcie, trochę się pokręciłem tutaj po okolicy. No niestety, nigdzie w pobliżu kluczyka nie udało mi się znaleźć. Ale czekajcie, no teraz Sunin widzi. Więc to jest tamtą stronę, no. Powiem tak, wybiórczość naszego ptaka jest doskonała. Ale jednak jak już zlokalizuje, to należy drobnicę jednak mu rzucić. W ramach podziękowań. Tak, to będzie pod ziemią jakoś. Musimy namierzyć zejście. Dzisiaj wilk dotarł studnie przed otworzeniem. Dobra, panowie. Nie mam czasu. A wy coś dodacie, więc to znaczy tylko jedno. No, ktoś musi umrzeć. Padło na was, nie na mnie. A tym kule nie sięgniecie. Dobra, może sobie pójdą zaraz te parchy jedne. Powinien zostać jako wilki. A jeżeli nie, to przekonamy je siłą, żeby no dać nam święty spokój. Bo tak się nie godzi. Ruszajmy w górę. Dobra. Teraz atakują. Mi to się w ogóle nie podoba. Szczerze powiedziawszy. Ale w sumie no... Ej, bo to tak bardzo zaprawiony w boju Viking, tak? A mimo to no... Musi się użerać z wilkami, no... Można by było zrobić takie coś. To jest w których grach, przez tu wroga fauna. Widząc no tutaj... No nie widzą naszych statystyk, tak? Ale tutaj no... Było tak zastosowane, że wroga fauna na podstawie różnicy poziomów, która była zaimplementowana w systemie, po prostu uciekała od gracza, który był zbyt potężny, pozostawała wobec niego bierna. Tak jakby no trochę schodzili z drogi przeciwnicy, tutaj można by to było zaimplementować, mimo wszystko. To było jeden z produkcji, którą ogromnie mi się spodobał bardzo fajnie. Co to było, to tam nie powiem, coś nie pamiętam, ale takie coś na pewno gdzieś widziałem, że... Mimo wszystko dawano nam spokój. Czasem zbieramy sobie opal i ruszamy na tą tajemnicę. A co to będzie, nie wiadomo jeszcze. Więc pora się przekonać. Słuchajcie, no myślę, że to na pewno się skarby Brytanii, to będzie jakieś świeże legendarne, też mi się wydaje, że na pewno. Może będzie Drengr. Nie pogniewałbym się. A to mamy Stonehenge. Słuchajcie, no w końcu, o tym, że Stonehenge jest w grze, wiedziałem. Tylko sobie nie byłem pewien, gdzie go szukać, tak? Znaczy, no umówmy się, z geografii turystycznej w Wielkiej Brytanii, no to jest taki trochę 2 na 10. Ale no tutaj no chociaż takie ważne budowle się poznaje i no może chociaż się w ten sposób zobaczyć dla siebie, tak? No to pewnie będą jakieś symbole, co? Albo ofiara. No ale zobaczymy, co tutaj dokładnie trzeba by wykonać. O, ciekawe. This is a different sight. One resplendent in a manner unto itself. Where his light shines greatest. Today, I was warned of a harrowing depth. After the Nephilim, great battles were fought in resurrective kingdoms of Christ. Many were lost in the fight, many more in the cataclysm that followed. Today, my lord instructed me in plain words to travel o'er the ocean and seek the door behind which hides his fallen angel. I shall try. In his name. Amen. My zobaczymy, czy damy radę to zrobić, chodzi o ułożenie tych głazów, bo widzę, że jest już ciekawiej. I jakby to tak trochę jeszcze dalej wybiec. Trzeba się oczywiście bawić perspektywą. Tylko, że tak, no... Co by to miało największy sens, bo to jest jakby piłka na pół przedzielona.
Jakby coś tu na to wskoczyć być może. To spojrzeć o co z góry. Co by mi to dało? Z tego miejsca niewiele. A z tego? Też tak niezbyt bym powiedział. No to może spojrzymy na inne, które są bliżej. Czy jeśli chodzi o tą zagadkę, to jesteś bardzo konkretnym, bo jednak no tutaj nie ma kilku rozwiązań, to jest jedno, to nie są kamienne gmazy do ustawienia przede wszystkim, to jest no tutaj do zadawania konkretny symbol. Więc musimy to zrobić, słuchajcie, z głową, tak? Kurczę. Powiem wam, że trochę tutaj nie jestem pewien. Tak nieco się waham. A jakby tutaj jeszcze sprawdzić? Nie, bo tutaj nie ma góry. I to jest takie stosunkowo cienkie, tak? Czy może tędy? Musimy wyjść. Ach, chyba nie. Spójrzmy na jeszcze inne możliwości. Bo w sumie to by było bardzo obiecujące. Gdyby tutaj coś udało się wmontować. Może czasem sobie jakieś sobie omontowanie, bo tutaj no już parę bym miał. A zobaczcie. A to jakby tędy popatrzeć. Nie no, niezbyt, ale... I stąd. Słuchajcie, no nie sądzę, że będę mnie gładze pokonywać takie w miarę przyjazne, tak? No tutaj jestem troszkę zaskoczony. I my tu najwyżej się wrócimy, no bo nie chodzi o to, żebyśmy to spędzali pół odcinka, tak? To jest to po to, żeby tutaj się zatrzymać na minutkę, dwie i to wyjaśnić. A nam to jest trochę dłużej niż minutka, dwie. Co mnie to trochę smuci. Już jakby tutaj to było, kurczę, przystępniejsze. Chociaż tutaj nie ma co. Ja sobie tutaj wrócę za jakiś czas. Myślę, że w kolejnym odcinku, bo w tym no już może być z tym zdrowy problem. Ale jednak jeszcze jakieś takie spojrzenie może. Coś się wyjaśni. Nie, to nie te głazy, że się wszystko tak wyjaśni ładnie. Niestety. Wracamy dalej. I tutaj będzie być opal do zdobycia. Także zgadniemy go sobie. I ruszymy następnie. Na tą tajemnicę, że jesteśmy blisko, to uznałem, no dobra, czemu nie? A to w ogóle by warto było odwiedzić. Więc tak, zgadniamy opal i się trochę cofniemy. Bo tam jednak jest szybka podróż i to by się czegoś pewnie przyda, jak najbardziej tak, bo tutaj no, też to po coś jest, żeby z tego korzystać. No się z powodu eksploracji itp. itd. etc. No i tutaj jest ciekawie. Ten opal nam się trochę przekierunkował. Tam jakieś jeszcze wejście było widoczne. Jakby tutaj. Tylko co mi to da? Powiem proszę, nie mam pojęcia co mi to da, ale chętnie się przekonam. Jest jakiś w ogóle niedźwiedź. Jeden, drugi.
Znaczy, nas to chyba nie powinno być jeszcze. Chociaż. To jest w tej jaskini, nie. My to pójdziemy kiedy indziej. Słuchajcie, tutaj. Czasem poinformowałem, że to będziemy musieli wejść, ale. Nie powiedziano mi kiedy dokładnie. Powiedziano mi, że to. Powinno być. Kiedy już pewną rzecz sobie w pełni skolekcjonuję, czy zbiorę, tak? Płotka, daj się dosiąść w końcu. No, koniu. Koniu tyle, nie wydaje się dosiąść. Ech. Także to wiem tylko ten, że musimy wejść z czymś w pełni zebranym. Prawdopodobnie z Skarbem Brytanii albo ekwipunkiem Tora, więc tu pójdziemy za jakiś czas. Ja o tej jaskini na pewno nie zapomnę. A tu mamy grzybki. Głaz Egberta, no dobra. Ej, wodę w sobie grzyba. How strange. Pokonaj wroga, no świetnie. Nie martwię, no nie sądzę. Sobie tu nowie. Tylko warto by ładnie wyjaśnić. To nowa edycja z widy. Ale lepiej ich nie lekceważyć, tak? A ty czego mnie atakujesz? Tobie chyba życie nie miło, wiesz? Kurczę. Mam takie dziwne, że taka. Ej, woda z formy wypadł. Znaczy, niby ją trzyma, ale. Tak, trochę nie do końca. Dobra, wszyscy czegoś jeszcze? Wszyscy. Dobra, to zrobione. I gdyby teraz tutaj sprawdzić, co tutaj mamy. To może być nawet nie głupie rozwiązanie. Dobra, płotka. Słuchajcie, czy to był ostatni grzybek do zrobienia w Anglii? Bardzo możliwe, to na terenach miejskich raczej grzybków się nie uświadczy, ale. Wiecie, no nigdy nie wiadomo, tak? Czas zaraz. Nie, to nie jest. To nie jest ten opal. Dobra, to dobrze, jedziemy. Już myślałem, że się trzeba cofać, ale jednak. Jednak okazuje się, że nie. Gdzie ty jesteś, maluch schowany? Tak jakby pod ziemią. Dziady go wrzucili. Czyli musimy jechać na to niebieskie. Albo zadanie, albo Skarb Brytanii. No jedno z dwóch, nie może być inaczej. To naprawdę, no ja tego nie jestem w stanie inaczej usprawiedliwić. Nie jest Skarb Brytanii. Teraz schodzimy. I pytanie, jak to będzie rozbudowane? Bo to już, słuchajcie, jest ostatnia. Większa prowincja, takie hrabstwo ostatnio większe, tak. I wypadałoby tutaj się ładnie w sytuację rozeznać i bardzo sprawnie zdobyć to, co nam się mniej lub bardziej należy. No, załóżmy, że to, co nam się należy bardziej. Dobra. Może tędy na początek. No jakby co, zawsze możemy się wrócić. Póki co, jeszcze coś widać, nie musimy pochodni zapalać. Ma się tak trochę atmosfera Harry Potter i ta część przedostatnia, Książę Półkrwi chyba. Mianowicie w filmie było pokazane, że w podobnej jaskini umiera bardzo ważna postać. Ale tym, którzy jakimś cudem jeszcze chyba tego nie czytali,
Albo obecnie mają no raptem 3-4 lata. Jeśli no, potem książkę to wolałbym nie spoilerować. Można sobie się skorzystać z tym miejscem, gdzie ta postać padła. No oczywiście no F w komentarzu. Jak napisze każdy ten, kto wie, kogo mi chodziło, bo tutaj no... Myślę, że nie ma co więcej o tej postaci mówić. Żeby bardziej tutaj po prostu nie rzucić spoilerem, tak? I tak, tu są jeszcze dwie rzeczy. Są to zeczki pomniejsze, nie oszukujmy się. Jedno jest tu. Ale Eivor, no dalej. Wrap się na górę. Tędy możesz? Możesz chcieć? Dobra, niech ci tak będzie. Kurczę. No w końcu. What surprises await me this time? To jest właściwe przejście? O kurczę. Przyznam, że to trochę szokłem. To rzeczywiście na ten zdziadostwo. Wow. A, onośmy to zepsuli. Ja tylko chciałem się rozejrzeć ze światełkiem. Dobra, Eivor. Chowaj ognia. Chodźcie, to się wysnie. Udajmy, że tego nie było. To tyle naprawdę? Wiecie, to myślę, że powoli twórcy się skończyły pomysły, co z tym zrobić i... No co, dali cokolwiek, a że no... Wyszło jak wyszło, no to... Zostajecie bardzo sprawni teraz. Także tutaj no już... Powiem tak, jestem trochę wstrząśnięty, ale nie zmieszany, może tak. Sobie tam zagrzejemy. Chociaż nie, tu jest punkt. I tu jest ten opal. Jeden. Ale on jest na wysokości. Więc tak, jeżeli tu jest wyjście, już jest sugerowana trasa powrotu. No i to za nic innego nie wygląda. A i widzicie. I tu sobie to przesuwamy, tak? Tylko, że w tył, no dobra. Proszę więc tędy Eivor. On powiem, no... Po prostu wziął i uległ zaskoczeniu. Tu jest jakaś ścieżka jeszcze sugerowana. Jakby się na to przepłynął, to będzie naprawdę był ci bardzo wdzięczny, Eivor, wiesz? Ewentualnie chodź się tutaj może czegokolwiek i uciekaj, tak? A, tu jeszcze jest skrzyneczka. Niech więc będzie. Wielokoruna pancerza, no dobra, no to się zawsze przyda. I tędy wpłynęliśmy. I teraz to tutaj musimy ładnie wziąć, wycofać i... I uciekać, tak? Troszeczkę nic nie widzę. Aby tak to postawić. Ej, was do tyłu, ale nie tak. Tak do tyłu. Czekajcie, to zakrykiadujemy. Obróć tą łódkę w miejsce, bo się da. Pagaj, chłopie, pagajuj. No i teraz tędy. Wiecie, no Eivor niczym szepunt się wychodzi
jaskinia, trochę łódka. Tego nie będzie przyjemnie wspominać, ale... No, zawsze mogą czekać gorsze losy, mówmy się. Dobra, jest i tutaj już... pomost, także... Hyc! Lecimy w dalszą drogę. Raczej RGB, tak, no w porządku, że trochę nam oświetla i widać tego i woda w miarę możliwości. Więc teraz lecimy dalej. Tylko w sumie takie kurcze budowanie w jaskiniach, no... Powiem tak, gra mi to nie przemawia. Ale no twórcy tak uznali, że no tak kiedyś być może było i być może rzeczywiście się to odbywało, więc no kimże jestem, żeby tu dyskutować, ale no to... Ja bym coś najwięcej przykład po prostu, wiecie, naturalnych, jakiś być może tunel czy coś wodny, ale nie na kraty, no na litość boską. Tak troszeczkę myślę, że pomysł dobry, ale złe okoliczności. Jeśli tak można powiedzieć. Najproszę, tu jest kolejne jeziorko z opalem. Więc to bierzemy. Teraz tu. I tu, ale jak to zdobyć? To będę musiał chwilkę pomyśleć chyba. O, tu już wiemy, że trzeba zdobyć Stonehenge. I że trzeba jakoś ogarnąć ten jeden opel. To jest no niby nic, to niby można wybaczyć. Ale jeżeli będę w stanie to zdobyć, to się to zademonstruje, jak to powinno być prawnie wykonane, tak? Też jeszcze wiem, że tych skarbów to jest ogólnie 11. Mamy już 10. Teraz chciałbym zdobyć szybciej ten skarb ostatni. Jest to tytuł tych skarbów, czy myślę jakąś nagrodę, no bo oczywiście to jest tak podrzucane. 3 w zerotach. 8 w świecie, no. Pierwszy Anglia wschodnia, zatem tu Skyar. Myślę, że nagroda, która tam za to będzie, zerwie nam szkliwo z zębu, przynajmniej, tak? A później jeden test i zapyta się, co się stało w zęby, gdzie masz szkliwo. Mówicie, nagroda z Valhalla nam ją zerwała. Znaczy, zerwała nam to szkliwo z zębów. Takie okej. Okay. Teraz tak, wyposażenie tu mamy bardzo w pobliżu. Będzie się jakaś walka z randomami w jakimś oboziku czy innym miejscu, więc no to wypadałoby ogarnąć. Ej, Wod, nie garb się, proszę ja ciebie. Po prostu biegnij. Biegnij, chłopie, biegnij. Bo teraz ci zastanie noc i to już wiesz. Nie żartuję. I co tutaj mamy? Ach, tam jest jakiś domek. Tak jakaś wiocha, czy co? Dobra, weź tu skocz. I dalej, słuchajcie, dalej. Tym mam nadzieję, że nie pchamy się oczywiście, no, w gips, bo tutaj już, wiecie, hrabstwo endgame'owe. I tutaj już naprawdę możemy spodziewać się ton przeciwników na bardzo wysokim poziomie trudności. Mimo wszystko. Tutaj już, no myślę, że ci z wilkami, no to jak najbardziej mogliby być oceni jeszcze, no grupka innych osób wykonających, nie bardziej tak. Czepchem. W porządku. I to jest co? To jest do otworzenia pewnie jakoś. Osób mile bardziej wyszukany. Bardzo niewyszukany sposób, ale dość skuteczny. Wiesz, to żarcie. To musi być wyższe i chociaż. Czy są zabarykadowane? No to by tak sobie poradzimy. Dawaj, Ewa, dawaj, dawaj. Nie wstydź się, nie bądź nieśmiały. Jest niewiasta w potrzebie, ewidentnie. I wziął udział tego dostęp w rozum. A wyposażenie jest w ogóle tam trochę wyżej. Skan. Tak. O, ten wejdziemy.
Czekaj, to możemy spuścić. Tylko, no ładnie sobie na łeb może. Gdzie znowu ta fluga wszechobecna. No ale cóż, no tak się komunikowali. Według twórców w dawnych czasach, nie? Znaczy, to nie wiem czemu Eivor uznaje, że nie chce na tą belkę skoczyć. No w końcu mi się udało po trzech próbach moich. Ale jednak. Żołnierski cep. No nie, dzięki, ja cepami nie lubię walczyć. Dobra, otwieramy i wychodzimy. Proszę bardzo, przyjaciółko. I czy to coś jeszcze jest? Niekoniecznie. A tu z kolei są pane, słuchajcie. Myślę, że tak, to pale sobie zdobędziemy w odcinku kolejnym. Może spojrzymy na synchronizację. Ja się między odcinkami wysadzę stąd, czy na ten opal, rzecz jasna. Tu będę chciał zobaczyć, co się wydarzyło. Jak powinniśmy się ustawić, sobie zobaczymy między odcinkami. Też pokombinuję z dostaniem się tego opalu, no bo jednak. Kurde, no szkoda by było. Wtedy zobaczymy coś fajnego w sklepie i brakujecie tego opalu, a wszystkie na przykład ten jeden ci został w świecie do zdobycia. I no będzie później, no. Płacz i zrzucanie znowu oraz szlochanie w rękaw. Dobra, zaskakuj Eivor. I synchronizujmy sobie tutaj punkcik, myślę, czemu by nie. Także cyk. I moi drodzy, w tym odcinku to by było na tyle. Jak już mówiłem, sobie pójdziemy tutaj. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, że sobie tutaj to nieźródko odwiedzimy. A póki co, to jednak dla was chcę. Trzymajcie się, pa pa!